Dzień dobry wszystkim. Witam na wykładzie z podstaw bankowości. I dzisiaj spróbujemy sobie przybliżyć tę specyficzną dziedzinę działalności gospodarczej, z którą wiąże się wiele ciekawych zjawisk gospodarczych, jak kreacja substytutów pieniądza, czy o czym będzie kolejny wykład, istnienie cyklów koniunkturalnych. I zanim dojdziemy do tych bardziej skomplikowanych zagadnień, to poopowiadamy sobie trochę, czym w ogóle są banki, jak można je pojmować, jaką pełnią ekonomiczną funkcję w naszym systemie i jaką ewentualnie mogłyby pełnić lepiej. I generalnie, jeśli myślimy o bankach, to są to takie firmy, które działają w dwóch branżach. Przede wszystkim są to swego rodzaju domy składowe, które oferują pewne usługi kasowe. To jest jakby pierwsza ich funkcja. A druga to są to pośrednicy kredytowi. Czyli są to takie firmy, które łączą osoby, które mają oszczędności i chcą je pożyczyć, z tymi, którzy szukają środków na inwestycje. I o każdej z tych funkcji sobie nieco więcej powiemy. Co to znaczy, że banki to są domy składowe? No, to oznacza, że jeśli mamy jakiś pieniądz, o którym sobie wczoraj mówiliśmy, to niekoniecznie chcemy całe nasze saldo gotówkowe trzymać przy sobie w kieszeni albo schowane w domu, tylko możemy skorzystać z usług wyspecjalizowanej instytucji po to, żeby uzyskać dzięki temu pewne dodatkowe usługi, takie na przykład jak to, że nasze pieniądze będą bezpieczniejsze w banku niż w naszym mieszkaniu. Tak? Bank trudniej na przykład będzie okraść niż nas na ulicy czy nasze mieszkanie. To, że przy dużych kwotach pieniędzy, jakie możemy mieć, przenoszenie ich z miejsca na miejsce, ich przechowywanie jest kłopotliwe i banki nas w tej sytuacji wyręczają. I banki świadczą coś, co nazywa się usługami kasowymi, co wszyscy znamy pod postacią tego, że możemy zlecić przelew bankowy na jakiś inny rachunek, czy tego, że możemy używać karty, która jest podłączona do naszego rachunku do dokonywania codziennych transakcji. Tak, gdyby banków nie było, to z tego typu usług nie moglibyśmy korzystać, musielibyśmy za wszystko płacić gotówką i no, niekoniecznie byłby to system, który wielu osobom by odpowiadał. I z tym trzymaniem przez bank pieniędzy wiąże się to, że bank może utrzymywać rezerwę albo stuprocentową, albo mniejszą na te środki, które w banku trzymamy. Jeśli bank trzymałby stuprocentową rezerwę środków, które w banku deponujemy, to oznaczałoby, że na każdy nasz depozyt złożony w banku miałby w kasie identyczną ilość gotówki, która w sumie depozytów by odpowiadała. Tak natomiast zwykle nie jest. Działamy w systemie rezerwy cząstkowej, o którym za chwilę poopowiadamy. I jakby jest tutaj jeszcze jedno ważne rozróżnienie terminologiczne, że te nasze depozyty w bankach, to one nie są takim pieniądzem w ścisłym sensie tego słowa, tylko one są jakby tytułem prawnym do tego, że możemy wymienić to coś na pieniądz. Więc są substytutem pieniądza, czyli są takim obiektem, który prawie że natychmiastowo i bezkosztowo można wymienić na pieniądz właściwy i przez to, że to właśnie ta wymiana jest tak łatwa i tak pewna, to te substytuty pieniądza mogą w obiegu funkcjonować równolegle do pieniądza w sensie ścisłym. Więc jeśli mieliśmy kiedyś standard złota, to tym pieniądzem właściwym były złote monety czy złote sztaby, a
depozyty bankowe czy banknoty, jakie banki wydawały, bo kiedyś banki emitowały banknoty, to nie było tak, że banknot był gotówką, tylko jeśli przychodziło się do banku i wpłacało się na przykład złote monety, to albo bank mógł utworzyć depozyt, albo mógł właśnie wyemitować banknot, czyli notę bankową, czyli był to dokument, który poświadczał, że posiadacz tego banknotu ma zdeponowane 100 złotych monet w moim banku i te banknoty i depozyty bankowe były substytutem pieniądza. W obecnym systemie nietowarowym, systemie tego pieniądza dekretowego pustego, tym pieniądzem właściwym jest gotówka, czyli monety i banknoty emitowane przez bank centralny, a substytutami pieniądza są depozyty, które mamy w systemie bankowym. I z tym pojęciem substytutów pieniądza wiąże się jeszcze jedno terminologiczne rozróżnienie. Mianowicie, jeśli działalibyśmy w systemie tej stuprocentowej rezerwy, to te substytuty pieniądza byłyby certyfikatami pieniężnymi, tak? Czyli jakby byłyby w pełni pokrytymi substytutami pieniądza, że dokładnie tyle byłoby gotówki tego pieniądza właściwego w kasach banku, ile jest wyemitowanych substytutów pieniądza. Jeśli tych substytutów pieniądza jest wyemitowane więcej niż bank ma rezerw w gotówce, to mówimy, że te dodatkowe substytuty pieniądza są środkami fiducjarnymi. I dlatego jakby mówiłem wczoraj, że ja nie używam tego pojęcia pieniądz fiducjarny, ponieważ wtedy można łatwo się terminologicznie zakręcić i nie wiedzieć, czy mówimy o środkach fiducjarnych, czy o pieniądzu dekretowym i trzeba to dokładniej wyjaśniać, więc ja tutaj stosuję taką terminologię i też w większości książek wydanych przez Instytut staramy się tego trzymać, że na fiat money mówimy pieniądz dekretowy, a słowa fiducjarne używamy na określenie tych substytutów pieniądza, które nie są w pełni pokryte rezerwami w kasach banków. Więc środki fiducjarne to takie substytuty pieniądza, czyli takie roszczenia do pieniądza, które nie są w pełni pokryte gotówką w kasach banków. I banki oferują nam depozyty i jeśli mieliście Państwo do czynienia z prawem, coś więcej, to w prawie wyróżnia się depozyt prawidłowy i nieprawidłowy. I te prawidłowe to są takie, które są depozyty oznaczone co do tożsamości, czyli że jeśli deponujemy na depozyt prawidłowy jakąś konkretną rzecz, to osoba, u której to zdeponowaliśmy, musi nam oddać dokładnie tę jedną rzecz z powrotem, kiedy chcemy depozyt zlikwidować. W przypadku depozytu nieprawidłowego mamy jakąś jednorodną substancję, jakiś jednorodny towar, który deponujemy u firmy, która prowadzi ten depozyt i generalnie chodzi nam o to, żeby odzyskać ilość taką samą, a niekoniecznie muszą być to dokładnie te same rzeczy, czyli na przykład jeśli mamy pszenicę określonego rodzaju i ją zawozimy do jakiegoś silosu, żeby ją tam zdeponować, to chodzi nam o to, żeby uzyskać później tyle samo ton, tak samo dobrej jakościowo pszenicy, a niekoniecznie muszą to być dokładnie te same ziarna, które my przywieźliśmy. Tak? To byłby depozyt nieprawidłowy, czyli są rzeczy tylko oznaczone co do gatunku, a nie konkretnie co do tożsamości. No i oczywiście banki prowadzą te depozyty nieprawidłowe. Tak? Pieniądze są zamienne między sobą, nie jest dla nas istotne, czy dostaniemy banknot 100 złotowy o jednym numerze seryjnym, czy o drugim. I tutaj powstają, powiedzmy, kontrowersje prawne na temat tego, czy bank powinien być uprawniony do tego, żeby utrzymywać rezerwę mniejszą niż stuprocentową na depozyty, które przyjmuje od ludności, czy nie powstaje tutaj jakiś taki problem prawny, bo ludzie uważają, że są środkami, że są właścicielami tych środków, które mają na depozycie bankowym, a jednocześnie bank uważa, że jest właścicielem tych środków i nie utrzymuje tej stuprocentowej
rezerwy, tylko utrzymuje taką rezerwę, która wystarcza do obsługiwania bieżących transakcji. Jako że prawnikiem nie jestem, to tego sporu nie będę bardziej omawiał, tylko zasygnalizuję, że taki spór istnieje. Czy ta działalność rezerwy cząstkowej jest działalnością uprawnioną, czy nie do końca. I kilkukrotnie dzisiaj będziemy się odwoływać do uproszczonego takiego bilansu księgowego banku. I jeśli mielibyśmy bank, który funkcjonowałby tylko stricte jako magazyn pieniędzy, jako dom składowy, to jeśli ktoś wpłaciłby 1000 uncji złota do naszego banku składowego, który stosuje 100% rezerwę, to po prostu bank w swoich aktywach zapisałby 1000 uncji gotówki, a w pasywach depozyt na 1000 uncji, który jakby jest efektem tego, że ktoś te 1000 uncji do banku przyniósł. I tak wyglądałby uproszczony bilans naszego banku. Nieco bardziej skomplikowaną sytuacją jest to, kiedy bank prowadzi drugi rodzaj działalności, z którą jest równie dobrze znany, czyli kiedy pośredniczy w kredytowaniu. I banki mają w założeniu kojarzyć pożyczkodawców z pożyczkobiorcami i przez to, że jakby łączą pożyczki w duże pule, że pożyczają dużej liczbie osób, to potrafią sprawnie zarządzać ryzykiem i mogą osiągać lepsze rezultaty niż pojedynczy pożyczkodawcy. Tak, jeśli mamy jakieś oszczędności, chcielibyśmy je bezpośrednio komuś pożyczyć, no to mielibyśmy problemy z oszacowaniem ryzyka tego, że ktoś nam tych pieniędzy nie odda i to ryzyko nie byłoby dobrze zdywersyfikowane. Jeśli wpłacamy nasze pieniądze do banku, na przykład zakładamy lokatę w banku, co jeszcze do niedawna się zdarzało, kiedy stopy procentowe nie były zerowe, albo jeśli kupujemy obligację, jaką bank wyemitował, tak, czy w ten sposób pożyczamy pieniądze bankowi, a bank to później ma przekazywać swoim kredytobiorcom, to jeśli bank pożycza kilkuset, tysiącom osób, to nawet bankructwo jednej pojedynczej osoby, która nie spłaci pożyczki, nie sprawia, że cały biznes przestaje być zyskowny. I jako że banki właśnie potrafią zarządzać tym ryzykiem kredytowym, potrafią szacować ryzyko tego, że ktoś pieniędzy nie odda i odpowiednio dostosować oprocentowanie do tego ryzyka, jako że właśnie potrafią łączyć te pożyczki w pulę, to mogą zarabiać na różnicy oprocentowania tego, jakiego z jednej strony płacą osobom, które wpłacają pieniądze do banku na lokaty, czy właśnie czy kupują obligacje emitowane przez banki, a z drugiej strony są odsetki, które spłacają kredytodawcy i na tej różnicy w odsetkach bank może zarabiać. I tak to w teorii by wyglądało. I jeśli taki bank byłby takim czystym pośrednikiem finansowym, no to na przykład bank zaciągnąłby pożyczkę na 1000 uncji złota, na przykład wyemitowałby obligację, która by opiewała na taką właśnie kwotę i dokładnie taką samą kwotę widzielibyśmy jako udzielone pożyczki w aktywach naszego banku pożyczkowego. I jeszcze, żeby podkreślić nieco różnicę między tymi dwoma charakterami działalności bankowej, czyli banki jako domy składowe i banki jako pośrednicy kredytowi, to możemy sobie podkreślić różnicę między takim produktem, jakim jest depozyt, a takim produktem, jakim jest pożyczka. Tak, jeśli mamy w banku pieniądze na depozycie, to nie dochodzi do wymiany dóbr teraźniejszych na dobra przyszłe. Cały czas jakby chcemy dysponować tą sumą pieniędzy na wypadek, gdybyśmy ich potrzebowali. Jeśli natomiast na przykład kupujemy obligację, którą bank wyemituje, to dochodzi do wymiany dóbr teraźniejszych na dobra przyszłe. Tak? Oddajemy pieniądze dzisiaj
w zamian za obietnicę tego, że w przyszłości bank zwróci nam te pieniądze razem z jakimiś odsetkami. Tak? Czyli nabywamy pewne dobro przyszłe. Nabywamy pewne roszczenie co do tego, że jakieś pieniądze w przyszłości do nas z tego tytułu wpłyną. Jeśli natomiast po prostu wpłacamy pieniądze na nasz rachunek bankowy, żeby móc z tego korzystać, to takiej wymiany dobra teraźniejszego na dobro przyszłe w tym przypadku nie ma. I w przypadku depozytu mamy pełny i stały dostęp do dobra, tak? Dlatego ten depozyt jest substytutem pieniądza, dlatego może być używany w transakcjach na równi z gotówką, a wiadomo, w czasach pandemii nawet chętniej niż gotówka. A w przypadku pożyczki my jakby pozbywamy się na jakiś czas naszych pieniędzy. Jeśli kupimy obligację, jaką bank wyemituje, to dopóki ta obligacja nie zapadnie, nie mamy kontroli nad tymi środkami pieniężnymi, które bankowi powierzyliśmy. I w przypadku depozytu nie zarabiamy odsetek, wręcz przeciwnie, raczej powinniśmy płacić za to, że możemy korzystać z takich fajnych usług kasowych, jak to, że możliwość korzystania z transakcji kartowych i tak dalej. Natomiast w przypadku, jeśli pożyczamy bankowi pieniądze, na przykład właśnie kupując obligacje, czy zakładając lokatę w banku, to mamy wypłacone odsetki, tak? Czyli zarabiamy na tych odsetkach. W przypadku depozytu czegoś takiego nie ma. Natomiast cała sprawa się komplikuje, kiedy sobie uświadomimy, że banki nie są takimi czystymi pośrednikami finansowymi, jak to przed chwilą opisywaliśmy. Nie jest dokładnie tak, że banki zbierają pieniądze od ludności i później przekazują je osobom, które biorą w banku kredyt, tylko banki są w stanie kreować nowe środki w procesie udzielania pożyczek. I dzieje się to na mocy tego, że banki stosują tak zwaną rezerwę cząstkową, czyli nie utrzymują pełnego zabezpieczenia w gotówce dla depozytów, które zapisują swoim klientom. I jak to się dzieje? Mamy na początek bank cząstkowy, w którym po prostu ktoś zdeponował 1000 uncji złota i więc w aktywach ten bank ma 1000 uncji gotówki, a w pasywach jest ten depozyt na 1000 uncji. Tylko bank wie, że rzadko zdarza się, żeby wszyscy depozytariusze naraz zgłosili się po całe swoje pieniądze i zauważa, że wystarczy, że około 10% tych środków, jakie są na depozytach, będzie utrzymywał w swojej kasie i to wystarczy do obsługi jakichś bieżących wypłat, które klienci banku mogą od niego żądać. Dlatego decyduje się na pożyczenie 90% tam zdeponowanych środków, 10% sobie zostawia, tak więc bank szuka jakiegoś kredytobiorcy, któremu byłby chętny zaoferować pożyczkę i pożycza 900 uncji złota jakiemuś swojemu klientowi i w księgowości to po prostu polega na tym, że bank zapisuje komuś depozyt na jego koncie. Tak? Jeśli dostaje kredyt od banku, to bank kreuje w swoich księgach depozyt na jakąś kwotę. Tak? Jeśli przykładowo biorę kredyt inwestycyjny jako firma, to dostaję depozyt i po stronie aktywów bank zapisuje pożyczkę, po stronie pasywów bank zapisuje ten nowy depozyt i przez to, że bank tego kredytu udzielił, to suma depozytów jakby w obiegu wzrosła do 1900 uncji, a jakby suma gotówki, która jest w kasie banku, się na razie jeszcze nie zmieniła. Jest to 1000 uncji, ale już widzimy, że nie ma pełnego pokrycia tych 1900 uncji. W tej gotówce, która jest w banku, jest tylko 1000 uncji. Natomiast jeśli ja już ten kredyt dostałem, to ja go na coś wydam, tak? Na przykład na te inwestycje, które planuję. Jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że osoby, którym ja będę płacił za wykonanie pracy, za nabycie jakichś dóbr inwestycyjnych i tak dalej, będą miały konta w
innych bankach niż ja. Dlatego też jakby ja wydając te pieniądze, jakby będę likwidował ten swój depozyt, ale ten depozyt będzie się podawać w innych bankach i te inne banki zgłoszą się do mojego banku po tę gotówkę na zabezpieczenie tychże przelewów. Więc dla uproszczenia przyjmijmy, że bank, jako klient banku cząstkowego zapłaciłem osobom, które mają konta w kolejnym banku, nazwijmy go bankiem frakcyjnym i ten bank zgłasza się po te 900 uncji złota, więc bank cząstkowy wypłaca 900 uncji i jednocześnie likwiduje ten mój depozyt. Jakby znowu bilans banku zamyka się na 1000 uncji złota. W aktywach jest 100 uncji złota, które pozostało jako ta rezerwa i 900 uncji, które bank pożyczył, tak, muszę zwrócić mu kredyt, a w depozytach pozostaje tylko te 1000 pierwotnych depozytów. Ten drugi depozyt jako kredytobiorca wydałem i bank teraz ma 10% rezerwę, tak, ma 1000 uncji złota w depozytach na żądanie i 100 uncji złota w gotówce. Z tym, że jakby na tym cały proces nie musi się skończyć, ponieważ skoro ten kolejny bank, u którego klientów ja coś kupiłem, otrzyma dodatkowe 900 uncji gotówki, no to też może chcieć te pieniądze wykorzystać i pożyczyć dalej. Jeśli też ten bank stosowałby 10% rezerwę, to zachowałby 10% z tych 900 zdeponowanych nowo jako rezerwę, czyli 90, a 810 by udzielił w kolejnych pożyczkach, więc znowu dochodzi do kreacji kolejnych 810 uncji depozytów w systemie bankowym. Jeśli one zostają wydane, to bank oczywiście likwiduje ten depozyt, który został wydany. Gotówka ucieka do kolejnych banków w ramach rozliczeń międzybankowych. I bank pozostaje z 10% rezerwą, 90 uncji złota ma w gotówce, 900 uncji ma w depozytach na żądanie. I jeśli ten proces powtarzałby się w kolejnych krokach, w nieskończoność, to doszlibyśmy do wniosku, że w ten sposób system bankowy mógłby wytworzyć 9000 uncji dodatkowych depozytów, więc jakby przy stosowaniu tej 10% rezerwy z 1000 uncji pierwotnie zdeponowanej gotówki, system bankowy może wytworzyć 10000 uncji depozytów. Więc jakby tych depozytów może być 10 razy więcej niż tego pierwotnej gotówki zdeponowanej w systemie bankowym i to można matematycznie opisać za pomocą tak zwanego mnożnika kreacji pieniądza i ten mnożnik się po prostu oblicza jako 1 przez R, gdzie R to stopa rezerw, jaką sobie banki narzucają bądź jakie prawo od nich wymaga i wiadomo, im mniejsza ta stopa rezerw, tym potencjalnie większa kreacja depozytów w systemie bankowym, tak, jeśli byłoby to 5%, to można by to 20-krotnie powiększyć, jeśli 10% to 10-krotnie, jeśli 50% to jedynie 2-krotnie. Natomiast nie jest tak, że jakby banki osiągają zawsze granice tego mnożnika kreacji pieniądza. Zwykle ten proces zatrzymuje się dużo wcześniej, bo na przykład banki już nie znajdują dobrych kredytobiorców, którym skłonni byliby pożyczyć, albo na przykład mamy kiepską sytuację gospodarczą i banki, jest mały popyt na kredyt, tak? Powiedzmy, obecnie mamy bardzo niepewną sytuację gospodarczą, firmy nie chcą za dużo inwestować, bo na przykład boją się, że ich branża zostanie w 48 godzin zlikwidowana, więc nie będą brały kredytów, przez co możliwości systemu bankowego do kreacji tych depozytów stają się
mniejsze. A ten proces kreacji kredytu w ramach rezerwy cząstkowej ma też inne ważne makroekonomiczne skutki, ponieważ wedle teorii cyklu koniunkturalnego właśnie to pożyczanie pieniędzy obniża rynkową stopę procentową poniżej stopy równowagi, co powoduje do powracających cyklów boomu i recesji. I w przypadku tych recesji te kredyty jakby mogą być wręcz likwidowane i podaż pieniądza może spadać. I taką historyczną ciekawostką jest to, że już w XIX wieku zauważono, że istnieje właśnie bardzo duża zbieżność między tym, że najpierw mamy jakąś taką euforię w bankach, kreację dużej liczby kredytów, po czym następuje załamanie gospodarcze. I żeby temu zapobiec, wprowadzono w 1844 roku tak zwaną ustawę bankową Peela, która oprócz różnych innych regulacji, bo wtedy jakby na przykład w końcu Bank Anglii uzyskał jakiś taki swój charakter oficjalnego banku centralnego i tego, że jest pożyczkodawcą ostatniej instancji, to spróbowano jakby przymusić banki do tego, żeby utrzymywały stuprocentową rezerwę, z tym, że zrobiono to niekonsekwentnie, bo wtedy właśnie główną formą kreacji substytutów pieniądza było tworzenie banknotów, tak jak o tym wspominałem kilkanaście minut temu, czyli tworzenie depozytów było mniej popularną formą tworzenia substytutów pieniądza, a banki właśnie tworzyły tę kreację kredytu przez emisję banknotów na kwotę wyższe niż miały złożonego tego pieniądza metalicznego w skarbcach, więc wprowadzono nakaz utrzymywania stuprocentowej rezerwy na nowe emitowane banknoty, ale nie nakazano tego samego względem depozytów, więc banki po prostu się przerzuciły na kreację depozytów zamiast kreacji banknotów i tak samo nastąpiła akcja kredytowa, która zakończyła się kryzysem w 1847 roku. I to jakby skompromitowało tę ideę stuprocentowej rezerwy, bo przeciwnicy mówili, no tak, zrobiliście 100% rezerwy, a i tak mamy załamanie gospodarcze, i tak mamy kryzys, więc może jednak z tego rozwiązania zrezygnujmy. I właśnie przez to, że nie dostrzeżono wówczas, że depozyty mogą być tak samo dobrym substytutem pieniądza jak banknoty. Jeszcze wracając do tej kwestii mnożnika, tutaj pojawia się wiele takich, powiedzmy, bardziej subtelnych modeli tego mnożnika niż tylko to jeden przez stopę rezerw. Można na przykład tam uwzględniać, że część tych depozytów jest wypłacana w gotówce przez klientów, to wtedy zawsze sprawia, że ta zdolność kredytowa banków się zmniejsza i generalnie też jakby im większe banki, tym ten odpływ depozytów jest mniejszy, więc przy takim systemie opłaca się bankom tworzyć różnego rodzaju fuzje czy większe instytucje, no bo wtedy jest wysoka szansa, że klienci moich klientów też są moimi klientami, więc te depozyty przy akcji kredytowej nie odpływają z banku tak szybko, tylko to wszystko dzieje się pomiędzy klientami tej samej instytucji. No a poza tym jeszcze istnieje gdzieniegdzie na świecie tak zwana stopa rezerw obowiązkowych, która może też powstrzymywać kreację pieniądza, z tym, że w większości państw rozwiniętych obecnie są to rezerwy tak niskie, że nie są one jakoś szczególnie istotnym ograniczeniem akcji kredytowej. Ważniejsze wydają się dzisiaj tak zwane regulacje kapitałowe, o których sobie powiemy na końcu dzisiejszego wykładu. I warto w tym miejscu jeszcze wspomnieć, że oprócz tego, że istnieje spór prawny a propos tego, czy ta bankowość z rezerwą cząstkową
jest działalnością, powiedzmy, zgodną z poszanowaniem prawa własności, czy nie, to istnieje też spór ekonomiczny co do tego, jakie są skutki stosowania rezerwy cząstkowej, bądź jakie byłyby skutki stosowania rezerwy stuprocentowej. I na przykład ta teza, którą ja powiedziałem, że stosowanie tej rezerwy cząstkowej powoduje obniżenie stopy procentowej i wywołuje cykle koniunkturalne, no nie jest to teza powszechnie podzielana także, powiedzmy, w środowisku ekonomistów austriackich, ponieważ istnieje tak zwana szkoła wolnej bankowości. Takimi przedstawicielami tej szkoły są na przykład George Selgin, Lawrence White czy Steve Horwitz, którzy uważają, że ta rezerwa cząstkowa pełni raczej rolę stabilizującą niż destabilizującą i wywołującą cykle koniunkturalne. I to miałoby działać mniej więcej w następujący sposób. Jeśli w systemie gospodarczym pojawi się dodatkowy popyt na pieniądz, jeśli ludzie chcą nagle trzymać większe salda gotówkowe niż było to dotychczas, to właśnie system rezerwy cząstkowej, dzięki temu, że może kreować depozyty, jest w stanie ten dodatkowy popyt na pieniądz zaspokoić przez właśnie kreację nowych depozytów i nie ma wtedy konieczności różnych dostosowań cenowych, które mogłyby wywołać kryzysy, tak? Bo jeśli popyt na pieniądz rośnie, to jak wczoraj mówiliśmy na wykładzie o teorii pieniądza, to powoduje tendencję do spadku cen pieniężnych w gospodarce, czyli do deflacji, a jako że w gospodarce mogą istnieć tak zwane sztywności cenowe, no to proces ten dostosowań wywołałby jakieś niepotrzebne perturbacje gospodarcze, bo zanim niektóre ceny by się do nowego stanu równowagi obniżyły, to mogłoby nastąpić na przykład tymczasowe niepełne wykorzystanie czynników produkcji, czy jakiś taki mini kryzys, a właśnie elastyczny system bankowy z rezerwą cząstkową może reagować na dodatkowy popyt na pieniądz, kreując nowe depozyty i wtedy te dostosowania cenowe nie są konieczne i te sztywności nominalne nie są problemem. No z tym, że nie przekonują wszystkich tego typu argumenty, bo na przykład zwraca się uwagę, że nie zawsze popyt na pieniądz dodatkowy, zgłaszany, będzie się przejawiał w tym, że ktoś będzie zgłaszał chęć za wzięcia pożyczki w systemie gospodarczym. Tak, ktoś może po prostu nagle mniej zacząć wydawać na, powiedzmy, na konsumpcję, kupować tańsze jedzenie, tańsze ubrania, ograniczyć wycieczki, etc. i przez to jakby zwiększać swoje saldo gotówkowe, a żeby ten system się równoważył dzięki tej systemie, dzięki temu systemowi bankowości z rezerwą cząstkową, to ten dodatkowy popyt na pieniądz musiałby być akurat zaspokojony przez kreację dodatkowych depozytów w bankach, więc banki musiałyby dokładnie jakby zidentyfikować te miejsca, gdzie ten popyt na pieniądz rośnie i tym właśnie osobom, które zwiększają swój popyt na większe saldo gotówkowe, pożyczyć dodatkowe środki pieniężne. I no, nie wydaje mi się, żeby zostało jakoś sensowne dowiedzione, że tak właśnie będzie się w systemie bankowości z rezerwą cząstkową działo. I jest to jakiś, powiedzmy, jeden z ważniejszych sporów, jakie, powiedzmy, w austriackiej makroekonomii istnieją. I jeśli mamy właśnie nasz bank cząstkowy z tą 10-procentową rezerwą, to generalnie może się wydawać, że ta sytuacja jest stabilna, ponieważ bank cały czas spełnia swoje roszczenia względem klientów, bo tak rzeczywiście jest, że ludzie bardzo rzadko, masowo jakoś przychodzą do banku, żeby wypłacać swoje pieniądze. Tak zwane rany na banki są rzadkością.
Ale ten system i tak jakby ma jakieś źródła niestabilności schowane w sobie i dzieje się tak nawet po porzuceniu standardu złota, tak, bo żyjemy w systemie pieniądza dekretowego i obecnie jakby podaż rezerw bankowych jest teoretycznie nieograniczona, bo bank centralny na prośbę banków komercyjnych może wykreować dowolną ilość rezerw, więc jakby poniekąd wiadomo, że systemowi bankowemu nie może skończyć się pieniądz, mogą zawsze pożyczyć nieograniczoną liczbę środków w banku centralnym. Z tym, że wbrew pozorom nie jest to środek, który by stabilizował system bankowy, a raczej skłania banki do tego, żeby prowadziły jeszcze bardziej ryzykowną politykę kredytową, bo zawsze jakby istnieje to ubezpieczenie ze strony banku centralnego. I raczej obecnie jakimiś takimi ograniczeniami silnymi tej akcji kredytowej, oprócz jakby samej kalkulacji ekonomicznej tego, że nie zawsze banki potrafią znaleźć osoby, którym uwierzą, że czy firmy, którym uwierzą, że ten kredyt spłacą, no to jakby jakąś obawą dla całego systemu bankowego jest to, że mogą stracić zaufanie klientów, czy że w jakichś skrajnych przypadkach może w ogóle dojść do załamania systemu pieniężnego i już hiperinflacji, bo tego pieniądza wyprodukowano by tyle na potrzeby systemu bankowego przez bank centralny i system bankowy, który by za dużo kredytował, że ludzie w ogóle od pieniądza generowanego przez banki by się odwrócili. Jest to jakby sytuacja skrajna, która zdarza się bardzo, bardzo rzadko, ale jakby jest to taki ostateczna granica ekspansji kredytowej, jaka w obecnym systemie istnieje. Wyjątkowo mało prawdopodobne, że ona kiedyś zostanie osiągnięta. Natomiast jeszcze z takich bardziej praktycznych rzeczy, powiedzmy, z ważniejszych warunków instytucjonalnych, jakie w obecnym systemie istnieją, to są tak zwane regulacje kapitałowe. I to one obecnie jakby sprawiają, że ta kreacja kredytu przez banki jest dużo mniejsza niż na to wskazywałby na przykład teoretyczny mnożnik kreacji pieniądza, jaki możemy sobie policzyć, tak? Bo jakieś stopa rezerw obowiązkowych w Polsce to jakieś tam, nie wiem, też 2 czy 3%, więc teoretycznie ze 100 miliardów gotówki banki mogłyby duże biliony depozytów wykreować, a tak nie robią, ponieważ na przykład są właśnie ograniczone regulacjami kapitałowymi. I na czym to w skrócie polega? Jeśli mamy bank, który miałby w aktywach trochę gotówki i rezerw w banku centralnym, trochę obligacji skarbowych, trochę kredytów hipotecznych i powiedzmy trochę obligacji przedsiębiorstw, to żeby móc takie aktywa posiadać, bank musi mieć odpowiednio dużo własnego kapitału. Tak? W pasywach tego banku mamy 50 tysięcy kapitału własnego, trochę zaciągniętych pożyczek, czyli na przykład jakieś wyemitowane obligacje czy lokaty bankowe i mamy depozyty ludności na żądanie. I ten bank, powiedzmy, posiada dość wysoką stopę rezerwy, tak, bo to jest 100 na 650 tysięcy, czyli to jest około 15%. Natomiast musi też spełniać te regulacje kapitałowe. I o co w nich chodzi? Jeśli bank ma, powiedzmy, te 50 tysięcy złotych kapitału, to może mieć tylko ograniczoną kwotowo pulę aktywów. I jeśli na przykład ten wskaźnik wynosiłby 10,25%, wskaźnik adekwatności kapitałowej, to by oznaczało, że bank mógłby mieć te 50 tysięcy podzielone na 10,25%, czyli mógłby mieć maksymalnie 487 800 zł aktywów, z tym, że nie aktywów w ogóle, tylko aktywów ważonych ryzykiem,
bo jak sobie tutaj widzimy, to regulatorzy bankowi, czyli na przykład w Polsce Komisja Nadzoru Finansowego, przypisują różnym klasom aktywów, jakie banki posiadają, różne stopnie ryzyka. I tak na przykład jeśli bank wśród aktywów ma gotówkę, no to się uważa, że jest zerowe ryzyko z takim ryzykiem, z takim aktywem związane. Więc wtedy jakby w tym współczynniku adekwatności kapitałowej gotówka liczy się jako zerowym ryzykiem, więc nie jest to aktywo, na które trzeba mieć jakikolwiek kapitał. Tak samo jest z obligacjami skarbowymi. Uważa się, że obligacje skarbowe polskiego państwa nie mają żadnego ryzyka, mają zerowe ryzyko, więc na zakup dodatkowych obligacji skarbowych też nie potrzeba żadnego dodatkowego kapitału. Ale już na przykład kredyty hipoteczne mogą mieć powiedzmy 40 czy 50% wagę ryzyka przypisaną, a na przykład kredyty dla przedsiębiorstw czy obligacje przedsiębiorstw 100%, jakieś kredyty konsumpcyjne dla ludności jeszcze wyższą, powiedzmy nawet powyżej 100%. I to by oznaczało, że po prostu przemnażamy te 400 tysięcy, jakie jest w kredytach hipotecznych, razy przykładowo 50%, więc wychodzi, że te aktywa ważone ryzykiem z kredytów hipotecznych to 200 tysięcy, a jeśli te obligacje przedsiębiorstw byłyby ważone jako 100%, to byłyby po prostu liczone jako te 400 tysięcy, więc bank miałby wtedy 600 tysięcy aktywów ważonych ryzykiem, więc przekroczyłby ten wskaźnik adekwatności kapitałowej, musiałby zebrać dodatkowy kapitał, miałby problemy u regulatora, nie mógłby udzielać dodatkowych kredytów, więc tej kreacji by nie było. I jeszcze jako taką ciekawostkę można powiedzieć, że w zasadzie tych regulacji kapitałowych mógłby nie spełnić nawet bank, który utrzymałby 100% rezerwę na depozyty na żądanie, tak? Bo jeśli bank finansowałby swoją akcję kredytową tylko na przykład właśnie przez emisję obligacji, a nie z depozytów na żądanie, miałby 100 tysięcy gotówki i 100 tysięcy w depozytach na żądanie, to jeśli miałby taką strukturę aktywów, jak przed chwilą to mówiliśmy, to dalej mając te 50 tysięcy kapitału własnego, nie spełniałby tych wymogów kapitałowych, bo te aktywa ważone ryzykiem wychodziłyby znowu 600 tysięcy złotych przykładowo, a maksymalna ta pula, którą ten bank mógłby posiadać, to 487 800 zł, jak to wcześniej wyliczyliśmy. Więc jakby te banki nawet 100% mogą mieć też bardzo ryzykowne bilanse i mogą zbankrutować, jeśli osoby, którym udzieliły kredytu, nie spłacają swoich zobowiązań. Więc jakby samo to, że bank stosuje 100% rezerwę, nie oznacza oczywiście, że nie może zbankrutować. Każdy biznes może zbankrutować, aczkolwiek jak wspominaliśmy, w przypadku banków z rezerwą cząstkową dochodzą pewne dodatkowe źródła niestabilności w całym systemie gospodarczym. Jeśli chodzi o temat bankowości, to warto przeczytać taką bardzo grubą pracę Jesusa Huerty de Soto, Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne. I jakby Huerta de Soto ma bardzo jasno sprecyzowane prawne poglądy na temat tego, że rezerwa cząstkowa jest oszustwem i nie powinna legalnie istnieć, ale jakby nawet jeśli się z tym osądem prawnym nie zgadzamy, to całe omówienie akcji kredytowej banków austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego czy sporów wokół właśnie ekonomii rezerwy cząstkowej jest tam na tyle dobrze zrobione, że i tak tę książkę warto przeczytać, nawet jeśli się ktoś nie zgadzałby fundamentalnie z tym jednym sądem Huerty de Soto, który tam przejawia się przez tę książkę wielokrotnie. Jeśli kogoś interesowałyby głosy związane z tą szkołą wolnej bankowości z rezerwą cząstkową, to takim przedstawicielem tej szkoły, który wydaje mi się, że najlepiej argumentuje za właśnie tą teorią, jest
George Selgin i jego książki. Znaczy, są, część jego prac jest na polski przetłumaczona, ale ta najważniejsza akurat nie jest, więc tutaj cały czas jeszcze ktoś zainteresowany jest zmuszony do przeczytania tego po angielsku, ale jest jakby na stronie Liberty Fund cała książka The Theory of Free Banking Selgina dostępna. Oprócz tego na Mises.pl oczywiście, jeśli poszukacie tagu albo kategorii rezerwa cząstkowa, to znajdziecie sporo właśnie głosów w dyskusji, czy to Hulsmana, czy Salina, czy Selgina i White'a, czy tam Hulsmana, Hoppego, na temat właśnie tej ekonomii rezerwy cząstkowej i bankowości, więc są to rzeczy, których przeczytanie serdecznie Państwu polecam. Czy mają Państwo jakieś pytania?